Witajcie wszyscy w kolejnym filmie. Dzisiaj znowu akcja z wielkim wozem, ale tym razem nie obornik, a słoma ode mnie ze stodoły. Nareszcie jest wyrzucana, jestem naprawdę mega, mega, mega zadowolony. I po prostu wyrzucamy tą słomę na pole. Ładujemy. Ja nie mogę ładować. Mam uczulenie, niestety. Ale tam wujek z Adamem i z moimi braćmi ładują. A ja teraz włożę. Pierwszy rozrzutnik Adam zawiózł. Teraz ja zawiozę kolejny. I myślę, że jeszcze będzie półtora dużego, bo wozimy na dwa. Wozimy i małym, i dużym. Wozimy i małym, i dużym, bo tak, jest dużo słomy luźnej. Przepraszam. Jest dużo słomy luźnej na wierzchu, ale jest też dużo słomy w kostkach. No i na kostki, jak możecie zobaczyć, teraz mam kostki narzucane. O, widać? Widać. Kostki mam narzucane, żeby rozwalić, żeby jak najwięcej tutaj zmieściło, a luźną słomę dajemy do tego małego rozrzutnika i tym małym się rozrzuca. Jadę teraz na drugą górkę, bo tu jest tak zwana pierwsza górka. Jadę teraz drugą górkę zasypać. Sypiemy to na poplon z grochu. Fajnie nam wyrósł, ale są miejsca, gdzie nie bardzo. No i wiązki tym razem bez sznurków, bo rzucają chłopaki na górę wiązki. Tam dwie osoby stoją, sznurki nożem wywalają. I spokój. Nie będzie trzeba męczyć się, żeby to później czyścić. Bo to też jest naprawdę później problematyczne, żeby to właśnie doczyścić tak, jak ma być. No i jesteśmy teraz prawie że na drugiej górce. O matko, te lepiej jak nie wiem. Bardzo jestem zadowolony naprawdę z tego faktu, że już będę miał to za sobą. Dobra. No i teraz standard na czwórce. Wałek poszedł. A, to nie ten komputer. To jest do Poznaniaka. Tu mamy. Damy mu gazu. Klapa. Właśnie nie widzę. Klapa do samej góry. Jest klapa do samej góry. Idzie taśma, idzie. No i ruszamy. I zaraz będzie widać. Czy rzuca. No tak to naścieli bez żadnego problemu. Bardzo fajnie, że mamy ten rozrzutnik jeszcze. Dzięki temu możemy właśnie to posprzątać w szybki i przyjemny sposób. Bo naprawdę dużo tutaj do niego wchodzi. Załadujemy to na raz, na dwa, na trzy. Bo to jest drugi dopiero. Jeden już był, także teraz jest ten. Posuw jest na maksa chyba. Zobaczę, czy jest na maksa. Nie. Na maksa chyba jest 1,8. Myślałem, że do 2 dobije, ale nie chcę. Więc niech tak zostanie. O, ale ścieli. Wiadomo, takiej luźnej słomy nie rozsypię tak szeroko jak obornika, ale to przejadę kilka razy i będę jechał po następny, żeby się załadować z następną.
Produkcja azotu jest, nie? W dzisiejszych trudnych czasach, jak znalazł? To mamy tutaj przecież produkcję za darmo. Znaczy może nie za darmo, bo trzeba było to zasiać, ale na pewno korzyści są dużo, dużo wyższe niż poniesione, koszty. Także słuchajcie, no tyle z tej krótkiej relacji, tak jak to wygląda, co dzisiaj robimy. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!